Przedstawi przewodniczący komisji. Komisja zgodna się w składzie Lesław Jałkowski, Wanda Woźniak i Jagmińska stwierdza, co następuje. Na 15 radnych Rady Gminy obecnie jest 14 radnych. Głosowało 13 radnych. Głosów ważnych oddano 6. Wyniki głosowania. Głosów nieważnych oddano 7. Wyniki głosowania. Piotr Zawodzki, głosów 6. Komisja zgodna się stwierdza, że Piotr Zawodzki nie uzyskał jako kandydat bezwzględnej większości głosów. Podpisy komisji i załączniki tak przez 3 lata. A to Rada niech decyduje, kto będzie decydował. Wyraźnie regulamin pisze, że jeden kandydat był Piotr, on dostał największą ilość głosów, przeprowadzamy drugą turę głosowania na tą osobę. Jest uważnie jasny zapis. Cenicie swój czas. Ktoś ma inny zdanie. Cenicie swój czas. Może być sytuacja patowa, że może przeprowadzamy trzy tury. No i będzie tak w kółko, bo w praktyce jesteśmy. Ale róbcie, to państwo decydują. No to przegłosujemy, kto jest za taką propozycją. Może dajcie państwo propozycję. Pan Marek daje taką propozycję. Czy są jakieś inne propozycje? Jeśli nie ma innej propozycji, proszę bardzo, głosowanie. Słuchajcie państwo, kartki. Tylko piszcie państwo, tylko napiszcie tam państwo, druga tura. Będzie druga tura.